Próba czasowa, nie, próba czasowa to jest za poważna sprawa. Driftowy pociąg absolutnie odpada. Tu mamy sprint. Na sprincie też trzeba troszeczkę podriftować, aby zdobyć nitro. I zobaczymy, jak Mazda sobie poradzi na takim ustawieniu. Nie uważam, żebym mógł tutaj wygrać ten wyścig, ze względu na to, że jednak troszeczkę za bardzo przesadziłem z tym ustawieniem na drift. I samochód może się troszeczkę ślizgać przy przyspieszaniu, ale może uda się, może się uda, zobaczymy. Mazda to jest, mówię, nowe pole do popisu, nowa sprawa, nowy samochód, nowy projekt. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Może akurat się uda, nie mówię, że nie. No ale, kurde. Testujemy, testujemy nowe auto. To jest zawsze, to są wasze emocje dla mnie. Na przykład takie. Nie no, to są, zepnął mnie gnój. To są zawsze takie emocje związane z tym samochodem. Bo nigdy nie wiesz, czego się po nim spodziewać. On na przykład teraz myślałem, że wejdzie ładnie w drift, ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I jest bardzo ciężko zarzucić tą Mazdę, z tego co widzę. Ale jednocześnie też robi płynne drifty, tak? Zobaczcie, no. Bardzo ciężko jest zarzucić. I jak już się zarzuci, to troszeczkę utraciłem kontrolę teraz. To nie było miłe. Ręczny raczej... To, nie, to nie jest historia dla Mazdy, ręczny. Ojej. Nie spojrzałem na mapkę. Każdy samochód, dosłownie każdy, prowadzi się tu inaczej. Staram się tu obczaić, co ja zrobiłem nie tak. Nie zależy mi na tym, aby ten samochód super driftował. Ja widzę, że on nie jest zrobiony do driftu, nie jest dobry do driftu. To nie jest Skyline. Nim się nie da skręcać, to jest problem. No. Nie powinienem robić takich driftów z takim kątem w tym samochodzie. Ach, bo to jest jednak sprint, tutaj chodzi o czas. Kto pierwszy na mecie, ten lepszy i wygrywa. Ojej, strasznie, strasznie. Dobrze, jakby to zrobić? Tutaj ustawiłem tak, tu tak. Nie ma tych asyst śmiesznych. Opony mam do driftu, a samochód naprawdę bardzo ciężko nawet na takim ustawieniu prowadzić drift. Ja wam to mówię szczerze, jest bardzo ciężko. I jak już wejdzie w ten drift, to łatwo go przesterować. Ja to tak czuję, ale właśnie ciężko go wpuścić w ogóle w ten poślizg. To jest samochód o niesamowitych osiągach. Wszystkie najlepsze chyba części ma tu zamontowane. Ja bym się pokusił o to, aby zainstalować tą ostatnią turbosprężarkę. Bo tak na papierku mamy niby lepsze osiągi, niby lepsze przyspieszenie i wszystko, tak? Ale może się okazać, że gdy zainstaluję sobie tą ostatnią turbosprężarkę, coś się w tym samochodzie zmieni na lepsze. Nie wiem, ale z jakichś powodów jest ona droższa. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Nie ma tego w żadnym samouczku o tej grze. Muszę jednak powiedzieć, że tym samochodem no i jeździ się nieciekawie, naprawdę. Jeździ się zupełnie jak tym Dodge'em Challengerem, którego testowałem kilka odcinków temu i którym jeździło się fatalnie, był ociężały strasznie. To nie jest działka Mazdy, robienie driftów w tej grze. To dziwne troszeczkę, bo no kurde. Znaczy może, nie no, słuchajcie, na pewno jest opcja taka, że ten samochód można zrobić fajnie na drift. Ale myślę, że to nigdy nie będzie poziom Skyline'a. Żeby robić tak niesamowite drifty, spektakularne, z takim kątem i jeszcze wyjść z tego obronną ręką. No absolutnie to nie będzie dola Mazdy. Myślę, że Mazda ze swoją przyczepnością może spisać się jako samochód do wyścigów.
który będzie robił delikatne drifty, ładnie pokonał te zakręty. Mazda próbuje, podczas gdy już wchodzi w poślizg, próbuje za bardzo... Tak, zdecydowanie. Próbuje za duże kąty robić, to jest złe. Musimy to jakoś naprawić i wiecie co? Ja wiem, że to może być głupie teraz, co powiem, ale może lepiej będzie wchodzić w drift, jeśli wyłączy się tu kontrolę startu. To jest dziwne, bo kontrola startu pomaga tylko przy starcie samochodu, ale być może ta gra jest tak skonstruowana, że pomoże to właśnie lepiej wchodzić w ten drift, bo chodzi o to, aby samochód lepiej wchodził w drift, ale nie chodzi o to, aby osiągał takie kąty, więc przesuniemy ten główny suwak troszeczkę w prawo, tak żeby samochód był bardziej przyczepny. Następnie wyłączymy asysty. Zaraz zobaczymy, co się da zrobić. Prowadzenie, tak, przyczepność. Reakcja na ruch kierownicy, ciśnienie w oponach tylnych. Niech sobie będzie tak, jak jest. Kąt skręcania szeroki. Asysta driftu z hamowaniem. Tu są te asysty powłączane. Właśnie, ja to na razie zaakceptuję. Wyjdę i zobaczę, jak to jest w Lancerku. Czy ja mam te asysty powłączane, bo nim naprawdę fajnie się driftuje. Zerknijmy. Asysta, o, tutaj są te asysty włączone. Właśnie, być może te asysty trochę mi pomagają. I kontrola startu jest wyłączona. A zobaczę, jak jest w Skyline'ie. Bo Skyline robi niesamowite kąty z kolei i uwaga, i tutaj na przykład asysty mamy wszystkie wyłączone, tak? Tu mamy wszystko na lewo, na drift zrobione. Kontrola startu jest włączona w tym aucie w ogóle, to, kurde, wchodzenie w zakręt to jest coś niesamowitego. Dobra, wracamy do Mazdy, włączymy sobie kontrolę. Asystę właśnie włączymy sobie. Stabilności driftu, kąt, myślę, że jest ok. Blokada. Czy my chcemy blokadę? Nie chcemy blokady. Siła hamowania. Skłonność pojazdu do nurkowania. Dobra, ale kiedy jest bardziej skłonny do nurkowania? Co właściwie znaczy nurkowanie? Zanim wybudować przechył poprzeczny samochodu. Przechył poprzeczny. Kurde, ale to chyba jakoś nie ma znaczenia do driftu, przynajmniej w tej grze. Może to tak nie jest zrobione. Bo zobaczcie, jak ja przesuwam ten główny suwak u góry, to te trzy wartości na samym końcu się... Nic się z nim nie dzieje. Chyba siła hamulca ręcznego jedynie się zmienia, a sztywność sprężyn i stabilizatory zostają takie same. Nitro i te trzy opcje ostatnie są do wyregulowania dla mnie zawsze. Niezależnie od tego, czy ja sobie ustawiam ten suwak u góry, czy też nie. Zawsze i tak te opcje muszę sam dostosowywać. Dobra, zobaczymy, co się stało z tym samochodem teraz. Co się zmieni. Być może uda się fajnie prowadzić drifty z tymi kontrolami czy asystami driftu. Zobaczymy. Bo na przykład w Lancerze to działa. Tak? Może dla porównania weźmy sobie ten sam wyścig, który miałem poprzednio. Mam nadzieję, że trafię go. Kurde, to było gdzieś w górach. Cholera wie, gdzie to było. Nie wiem, czy to było. No chyba to było. Nie wiem. Ale jest za 8000, spróbujmy, co mi tam. No i zobaczymy, jak teraz będzie w Maździe. Mam nadzieję, że się uda. Jeśli nie, to i tak będę się troszeczkę tym samochodem bawił, ze względu na to, że strasznie mi się podoba. Oj, wygląda no przepięknie. Bardzo fajnie się prezentuje w tej grze.
Zaprosiłbym może kilku graczy. Nie, nie chcę się błaźnić. Nie chcę się błaźnić, bo no jeszcze nie dostosowałem tego samochodu i strasznie boli mnie w serduszku, że kurde, tak zepsułem tego Skyline'a. Będę musiał naprawdę przejrzeć to nagranie i cofnąć te ustawienia, które zrobiłem, żeby ten samochód był taki, jak był wcześniej. Ale dobra, mamy teraz RX7. Zobaczmy, co się dzieje. Ciężko powiedzieć, bo to jest trochę inny wyścig, ale no, jest to też poziom trudny. Oj, 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 oj. Dalej ciężko wejść w ten drift. Kurde, to nie jest poziom Lancer. Nie mówię, że się nie da, no ten drift jest teraz stabilniejszy, zdecydowanie, bo jest ta asysta stabilności driftu. I fajne jest to, że można samochód odwrócić bardzo szybko, ale dużo, dużo prędkości tracimy nadal na zakręcie, tak? To nie jest poziom Lancer i zepchnął mnie, skubaniec! Nie jest poziom Lancer... Oj kurde, leciał na mnie, dziwne to było. I dalej dużo prędkości traci się na tym cholernym zakręcie. Muszę to zmienić. Mazda i tak za duży kąt obiera tutaj na tych zakrętach i ciężko mi ją opanować. Będę musiał coś tu jeszcze nazmieniać. Kurde, tego trafola to ja w ogóle nie widziałem, nie wiem jak wy. Jesus. Ciężko, ciężko i trochę rzuca, buja. Tak nie powinno być. Nie mogę jechać w prostej linii praktycznie tym samochodem teraz. Naprawdę. Tak czuję, jakbym miał straszne luzy w kierownicy, wiecie? Tak muszę gałką na lewo i prawo. Ach, dziwne to jest. Nie wiem, może to przyzwyczajenie, ale no kurde. Samochód bardzo dziwnie się zachowuje. Nie, coś tu jest nie tak. Może chodzi o te stabilizatory. Może powinienem ustawić je bardziej na sztywno. Ojej, o jest, tam już meta, Lucek, co tu odpieprza? No nie da się w prostej linii jechać tym samochodem. Może rzeczywiście chodzi o te stabilizatory. Wiem, bo kiedyś wywaliło u jednego mojego kolegi w samochodzie stabilizator. Po prostu połamał się chyba. I on na nim jechał i samochód na lewo, na prawo, a dobra, jedziemy do przodu. I właśnie spróbujemy to wyregulować. Może to rzeczywiście chodzi o to, ustawimy te stabilizatory bardziej na sztywno. Nie mam pojęcia, ja zawsze się gubię w tym tuningu tutaj w tych samochodach, bo kurde, cokolwiek byś nie zmienił, to albo ma bardzo małe znaczenie jakieś tam ustawienie, albo ma zajebiście mocne znaczenie, tak? Więc o kurde, za każdym razem tu masz dylemat, czy dobrze, czy źle zrobiłeś. Może układ różnicowy pozwoli mi mniejsze kąty, jeśli otworzę go bardziej, wtedy te koła będą się z różną prędkością obracać podczas skręcania, więc może uda się bardziej mniejsze kąty uzyskiwać po prostu. Kąt sterowania. Damy szeroki, zawsze daję szeroki, nie wiem czemu. Nie zawsze się powinno, ale tutaj zakręty są tak ciasne, że ja mam wrażenie, że jak dam wąski, to ja praktycznie nie będę miał możliwości skręcania tym samochodem. Reakcja na ruch kierownicy. Nie, szybka, niech będzie szybka. Ciśnienie w oponach tylnych. To mnie, kurczę, zawsze frustrowało, bo im więcej ciśnienia, tym samochód ma mniejszą przyczepność, a tutaj jak damy więcej ciśnienia, no to samochód jest bardziej na przyczepność zrobiony. Mindfuck. Ale zobaczmy. Zobaczmy, co to nam da. No samochód, kurde, i tak za słabo wchodzi w ten drift, strasznie wchodzi w ten drift. Kontrola startu jest wyłączona. Tak jak powinno być, blokada, ok, więc teraz ten samochód praktycznie w ogóle nie powinien wchodzić w drift. Nie wiem, spróbuję coś tu jeszcze zdziałać. To jest naprawdę, za każdym razem coś zrobisz, samochód zupełnie zmienia swoją charakterystykę i jeszcze przesiądziesz się z jednego samochodu do drugiego.
Znaczy, zawsze moim założeniem, jeśli podchodzę do tunigowania samochodów w tej grze, jest to, abym zrobił te samochody w ten sam sposób, żeby jeździły w ten sam sposób jak w tych starszych NFS-ach. Dlatego, że mi się tam kurczę zajebiście jeździło. No dobra, zobaczymy teraz, no. Przejadę się tutaj kawałek. Zobaczymy, co się z autem stało. Dalej muszę mocno hamować. Ale miejmy nadzieję, że teraz ten samochodzik naprawdę będzie małe kąty obierał. Ale kurde. Dobra, spróbujemy bez driftowania pokonywać zakręty. To nie jest możliwe w tej grze zrobić samochód totalnie na grip, żeby on coś tutaj osiągał. Zawsze musi leciutko driftować. Robisz co chcesz, nie da rady tym samochodem wejść w zakręt ładnie, tak jakbyś chciał. Driftujesz albo giniesz. Nie wiem. Dobra, spróbuję. Tutaj jest jakiś wyścig, którego jeszcze nie jechałem. Być może będzie za 8000. Driftowy pociąg. Nie, tylko nie to. Dobra. Co tu jeszcze mamy niezrobione? Próba czasowa za 2000. Tu mamy próbę czasową za 8000. To może być dobre. Nie będę miał tutaj żadnych przeciwników oprócz czasu, więc. No i będę ścigał się w mieście, gdzie jest dosyć szeroko niekiedy, więc może się uda coś tu osiągnąć. Nie wiem. Rozpoczynamy. O kurde. Dużo poświęcam czasu na zabawę z tą Mazdą. Ale tylko i wyłącznie na wyścigach dowiem się, co się z samochodem dzieje. Bo tak jak pojeździe do wolnej, to jedziesz gdzie chcesz i w ogóle, a tutaj coś mi nie wyszło, to skręcę sobie tu i jest ok. Ale na wyścigu musisz zawsze się skupić, aby jechać tam, gdzie ci każą. Jechać dobrze, szybko. Być może tak, no. Wy tak patrzycie teraz, że o, Lucek, kurde. Zrobił sobie, kupił nowy samochód, fakt, inaczej jeździ, no ale kurde, tego wszystkiego muszę się nauczyć. I po części tak, no. Zobaczcie, teraz samochodzik robi małe kąty i na tym mi zależało, tak, żeby on nie robił dużych kątów podczas driftu. I pod tym względem jest lepiej, ale znowu, kurde, skręcanie, no, ten skręt jest paskudny. Co udało się jeszcze naprawić? Auto, zdaje się, jedzie teraz w miarę w prostej linii. Może to wydawać się dla was dziwne, ale naprawdę można tu ustawić samochód tak, że będzie się bujał jak przed chwilą ta Mazda. Teraz na szczęście robi te kąty małe i to jest plus. Być może będzie to właśnie taki miejski samochodzik do jazdy po mieście typowo. Ledwo się zmieściłem. A będę musiał jeszcze przy nim na pewno posiedzieć. Nie wiem, czy w ramach odcinków, bo kurde, widzę, że to jest grubsza akcja tutaj w ogóle. Żeby to ustawić wszystko odpowiednio, być może. Aha, miałem jeszcze to ładowanie ostatnie założyć, niby droższe, tam paręset dolarów. To naprawdę nie jest dużo w tej grze, ale może jak się zamontuje, to coś się z tą Mazdą stanie, że będzie lepiej śmigać, chociaż wątpię. Jechałem 20 na godzinę, uderzyłem czołowo i wywróciłem się na bok. Brawo ja. Dobra, musimy tu 6 minut ogarnąć. To jest 25 checkpoint na 76, więc to nie są przelewki. Trzeba się troszeczkę sprężyć, spiąć po ślady i jest ciężko. Jest ciężko, no niestety tym samochodem, kurde, na tym tunigu teraz. Albo ja mam inny pomysł. A nie, no to też nie wypali, kurde. Mi za każdym razem, gdy jakiekolwiek tu ustawienie zrobiłem, za każdym razem ciężko było ten samochód wprowadzić w drift. Jest strasznie ociężałe skręcanie. To jest masakra. To jest w ogóle profanacja tego modelu, no. W tej grze on już po samym zakupie, jak wyjeżdża w ogóle z salonu samochodowego, on już powinien lecieć bokiem. Kurde. A nie, że nie da się w nim wejść w drift. Hello? Myślałem, że nie zaliczę checkpointa. No, kur. A tu naprawdę się nie da. No, nie da się i tyle. Ręczny, nieręczny, no nie poradzisz. I
Też nie da się... jest strasznie ciężko, nie da się go odwrócić na odpowiedni tor. Ja tutaj do maksa skręcam tą gałką i naprawdę z samochodem nic się absolutnie nie dzieje. Koła widzę, że się nawet skręcają, ale co z tego. Samochód jedzie do przodu. Będę musiał się jeszcze pobawić tym samochodem na pewno, bo kurde, tak mi się zajebiście podoba. To jest typowy JDM, typowy samochód do driftu w tej grze. On musi do czegoś być, albo do wyścigów, albo do driftowania. No kurde, nie ma opcji. Policaje co oni tu robią? Pff, makabra. Wiecie co ja bym tu robił na serę? Ja bym tu normalnie wszystko już obleciał dawno. Skyline może nie, bo go popsułem. Ale obiecuję, że na następne odcinki ja go sobie powrócę do tej normalnej... no i normalnej driftowej formy, tak? Ja go sobie popsułem tymi częściami głupimi. Dobra, zobaczmy, no to jest... 51, drugi checkpoint, jest 76, mamy 4 minuty 10 sekund. 367 km na godzinę miałem na budziku. O jest, smarry. Nie dasz. Nie mam pomysłu, co zrobić z tym autem. Ale spoko, coś pomyślę. Jak nie to auto, to następne. No, też dużo samochodów już tutaj kupiłem, przetestowałem i sporo kasy wydałem na te tuningi. To jest tak, że kupujesz auto, no kurde, zajebiście ci się podoba. Myślisz, że będzie jeździć tak, czy po prostu z tych starszych NFS-ów, nie? Wiesz, że Mazda RX-7 zawsze driftowała. Ty kupujesz, kurde, nagle samochód zupełnie inaczej się prowadzi. No i myślisz, what the fuck, co to w ogóle za gra jest, nie? Ale może się... co to w ogóle się tutaj... jakieś dziwne cienie miałem na aucie. Może się okazać tak, że właśnie jakiś inny samochód będzie dużo lepiej się prowadził. Inaczej, tak? Będzie może go łatwiej dostosować. No tutaj największą bolączką jest to, że ciężko wprowadzić ten drift, tak? Nawet taki Mitsubishi Lancer z napędem na 4 koła lepiej wchodzi w ten drift i łatwiej go opanować. No jeździ się nim po prostu przepięknie, cudownie. I on jest zajebisty na wyścigi, no ale zobaczcie też, że nie udało mi się go zrobić, żeby był zajebisty na drifty, tak? Jak przesunąłem ten pasek ustawień w lewo, no to samochód nagle dupa, tak? Zrobił się jakiś nadsterowny, podsterowny w jednym. Nie dało się go opanować. Z kolei w Skyline spisuje się to świetnie, takie ustawienie. Nie? Dobra, zostało mało czasu, cholera, zagapiłem się na czas, a tutaj trzeba robić. Dobra, jak już to zaliczymy. Kurde, nawet taką maździochą. Te próby czasowe są śmieszne, kurde. Rozwalałem się o każdą ścianę, a i tak udało mi się wygrać. Nie wiem, kurde, nie mam pomysłu na ten samochód, jak go tutaj lepiej zrobić. Ale nie będę się poddawał, jeszcze coś popróbujemy. Nie, no nie wiem. A, miałem zainstalować tą turbosprężarkę. Dobra, to i tak już wcześniej było zakupione, więc nic na tym nie straciłem. Dobra, niech sobie tak będzie. Ale zobaczymy. A może opony by po prostu zainstalować na grip i dać maksymalnie na drift. To też kiedyś tam mi się spisało. No dobra, zobaczymy co teraz z autem się stało. Dużo zrobiłem. Odblokowanie. Coś tam. Maksymalny poziom przyczepności lub driftu. Okay. Jakieś osiągnięcie. Wow. Wow. Nieźle. Nie wiem, ostatnia szansa. Włożyłem inną turbosprężarkę. Samochód zrobiony na drift. On był strasznie nerwowy na tym drifcie.
To jest dziwne, ja mam wrażenie, że ten samochód zachowuje się jak z napędem na 4 koła. A z kolei samochody, które są z napędem na 4 koła, zachowują się jak samochody z napędem na tył. Kurde, taki Skyline jest zajebisty do driftu. No dobra, Mazda teraz ok. Praktycznie każdy skręt tak ładnie tutaj. No, nieładnie. To nie pykło, ale zdecydowanie lepiej wchodzi teraz w drift. To jest ważne. To jest ważne, że coś się zmieniło, nawet jadąc sobie skręcał. Kurde, co to było? Jaki kąt? What the fuck? Co to było? Co z tym samochodem się dzieje? Ja ci... O co chodzi? Nie mam pojęcia, ale... Wow! Aż mi się łezka wokół zakręciła. Tu mamy próbę czasową. Kurde, ani jednego nie zrobiłem od dawna tego... jakiegoś tam... tych zawodów. Związanych z fabułą, ale no, zależy mi na tych samochodach bardziej niż na tej pieprzonej fabule. Chcę je wszystkie posprawdzać. Nie ma nic za 8000, tu nie jadę. Nie, tu jest jakaś. O. Okej, zobaczmy to. Tutaj trzeba skakać, oczywiście też driftować. Właśnie te wyczyny to tu i tak trzeba driftować tylko i wyłącznie, bo tutaj mówią, że też musimy skakać, jakieś tam wywijać, robić bączki i tego typu rzeczy, ale i tak wszystko obraca się wokół driftu, bo za te skoki dostajesz 500 punktów, a zrobiąc jeden fajny zakręt driftem możesz zdobyć 20 tysięcy punktów. No to hej. Próbujemy, dobra, Mazda. Podejście do driftu, odcinek milion. Zobaczymy, czy... Och, kurde, zagapiłem się na wszystko dookoła, zamiast patrzeć na ulicę. Patrzę na mapkę ogólnie, jak tu podejść do tego driftu. Nie, nie, no co się dzieje z tym samochodem? Ja bym to powtórzył. Niby trzeba by tu wchodzić może wcześniej, nie wiem, w ten drift. Ale znowu boję się, że przywalę wewnętrzną, jak będę skręcał wcześniej. Skyline praktycznie już na samym zakręcie się skręca. Lancerem się skręca już wcześniej troszeczkę. A Mazda wchodzi tak późno w ten drift, że ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Robi kąty jakieś tam, opija się o ściany. Jest dużo trudniejsza w opanowaniu niż nawet taki Skyline, ale jest tutaj inna rzecz. Chodzi o to, że gdy skręcisz już maksymalnie i czujesz, że ten samochód zaraz przesteruje, to gdy w momencie, kiedy on leci już bokiem, skręcisz w stronę, gdzie lecisz driftem, to nagle samochód dostaje jakiegoś takiego turbo i zaczyna lecieć zajebiście. O, zobacz, teraz skoczyłem, dostałem jakieś tam 200 punktów. To on zajebiście zaczyna nagle skręcać, lecieć bokiem, o! Tak jakbyś go pchał po prostu tą gałką na padzie. To jest dziwne, ale tak jest. Ja nie wiem, jak ja mam taką ciasnotę pokonać tym samochodem, jak ja już 2 km wcześniej muszę wchodzić w drift. Ustawiłem tutaj dyferencjał bardziej na luźny, tak żeby te kąty nie były takie hardkorowe, bo mam wrażenie, że Mazda wtedy dużo prędkości traci. Ale z drugiej strony mamy teraz zawody driftu, tak? Kurde, ten samochód i tak lata bokiem. O Jezu, teraz to on lata we wszystkie strony. Bokiem nie... O! Widzicie, jak teraz kurde... Teraz skręcałem właśnie w ten sposób, nie? Że leci bokiem i w stronę driftu skręcałem i ten samochód właśnie się tak śmiesznie zachowuje. Rozleci na tą ścianę. O, teraz znowu. Kurde, bez problemu. No ale to i tak nie jest poziom Skyline. Ale spróbuję jeszcze z tym, rzeczywiście z tym dyferencjałem. Ustawię bardziej na sztywne, wtedy samochód powinien lepiej się trzymać na tym drifcie. Tu nawet te asysty driftu nie pomagają. Ja mam wrażenie... Uuu, skąd to się tu wzięło? Dobra, target już osiągnięty.
Ja z tym dyferencjałem troszeczkę zacząłem. Może rzeczywiście jak ustawimy go bardziej na drift, to rzeczywiście będzie lepiej. Ten drift będzie stabilniejszy. Mimo tej asysty jest w ogóle trudno wejść w drift. A już nie powiem, żeby go utrzymać, no tak jak teraz. No kurde, ciężko strasznie. Samochód, nie wiem, próbuje odzyskać chyba przyczepność. Zrobiliśmy trochę arabskiego. O, arabski drift, a co? Na prostej drodze. Na ręcznym. Ciężko naprawdę wejść tutaj w poślizg. Ciężko ominąć trafiki, bo ten samochód nie skręca w ogóle. O, gdzie mnie tu prowadzą? Aha, przez skok, a tutaj z tym. Nie jadę żadnych skoków. O, Jezus, ciężko. A gdybym wziął sobie takiego Skyline'a, tylko nie wiem, on teraz jest słaby, bo go popsułem. Ale gdybym wziął takiego Skyline'a, ja bym tutaj przyszedł. O Boże. Ja bym tu miliard punktów nabił. Teraz mam jakieś tam 120 tysięcy, ale ja bym tu, jak ja bym tu nie zaszalał, to by była katastrofa. Ja bym to nawet chyba na serem zaliczył, tym moim. Bo ja widzę, że to nie wcale nie jest trudne. Jest, nie da się tym autem, no kurde, tak mnie to boli, strasznie. Bo ja myślałem, że kupię taką fajną mazę, już sobie tam tak fajnie zrobiłem. Już mówię, no nie, no to musi fajnie latać, no musi, nie ma opcji. I nie lata. Nie lata od razu, no może trzeba ją dopieścić, tak? Ja ją sobie zostaję w garażu, na pewno będę się nią jeszcze bawił. Jeśli mi się nie uda, to wtedy ją sobie sprzedamy i kupimy jakieś inne auto. Ach, ale kurde, no. Myślałem, że bez większej zabawy uda mi się ten samochód ogarnąć jakoś lepiej. Tu widzę, że jednak trochę nie bardzo. Pff, o Jezu, strasznie. Ociężały jak ten Dodge Challenger, którego miałem jakiś czas temu. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Przede wszystkim wejście w drift jest ciężkie. Nie wiem jak to naprawić. Chyba tego nie naprawię w tym samochodzie, bo on taki jest. On od samego początku taki był.